coraz mieszane, które zajmują w środę polską sprawę, tak? Odkrywają tam sprawy coraz ciekawsze rzeczy do słuchania do środka. Ja chciałem was zapytać, dlaczego Platforma Obywatelska i Rada Panów zajmowała przeciwko rezolucji Rady Miasta, która wzywała polski rząd i polski parlament do zajęcia się tym problemem, do skutecznego rozwiązania tego problemu. Wprawdzie nie proponowaliśmy w jakiś sposób, ale prosiliśmy o to, by zauważono problem, że chciałbym to rozwiązać. Platforma nie poparła tej rezolucji. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to pytanie. Rzeczywiście odpowiedź jest tutaj bardzo ważna. Była taka rezolucja, która jednostronnie potępiała rząd za to, że nie podjął żadnych działań w zakresie walki z dopalaczami. Dla nas to była sytuacja, w której mamy do czynienia z miastem, które praktycznie nic nie zrobiło w tej sprawie. Nic nie zrobiło w tej sprawie. Poza wysłaniem kolejnego listu promującego prezydenta Wojciecha Szczurka, prezydent Wojciech Szczurek przestrzegał waszych kryzysów przed tym, że dopalacze są złem. Natomiast można było podjąć konkretne działania, które nie zostały podjęte. Można było wyjść z większą kampanią społeczną, której moglibyśmy wspólnie z innymi samorządami, na poziomie metropolii, podjąć działania, które miałyby na celu uświadomić szkodliwość zażywania dopalaczy. Można było podjąć kampanię, która zaangażowała osoby znane, aktorów, sportowców, artystów, muzyków, którzy by kreowali w ten sposób wody na niebranie dopalaczy. Można było zaangażować lokalne tymińskie media, które doprowadziłyby do tego, że zażywanie dopalaczy by się po prostu zmniejszyło. Można było zaangażować kampanię duchownictwo, szkoły, organizacje pozarządowe. Cały szereg działań, które mógł podjąć samorząd, a samorząd co zrobił? Wysłał list, w którym prezydent Wojciech Szczurek przestrzega waszych decyzji, że oczywiście nie brali dopalaczy i podjął rezolucję, w którym obciążył rząd Platformy Obywatelskiej o to, że nic nie robi, a ten rząd kilka dni później doprowadził do tego, że problem został rozwiązany. Więc dla mnie ta rezolucja jest po prostu porażką. Przepraszam, jeśli go jest to jest na zasadzie, że mamy do czynienia ze złodziejem, który krzyczy łapać złodzieja, i utraca tak naprawdę uwagę opinii publicznej. Ostatnie pytanie w takim razie, a w tym czasie możecie się przygotowywać do swojej opinii, które macie do kandydatów. Moi koledzy, ja się z wymianą jakichś mandatów partyjnych czy też innych. Ja staram się słuchać ludzi, wyrastałem w takim duchu budowy demokracji, pluralizmu w końcu lat 80. na początku lat 90. mówiono, że ta demokracja się rozbija, ma być antidotum na wszystkie zło. Pracowałem też w waszej szkole 10 lat temu, krótko. I zawsze starałem się słuchać młodych ludzi. Co zauważam w ostatnich latach? Poziom spontaniczności i takich, powiedzmy, spojrzenie na świat, to troszeczkę, czy młodym optymizmem troszeczkę spadł. I tutaj taką kluczową sprawą Gdyni wydaje mi się przyciągnięcie z powrotem Gdynią do Gdyni. Nasze miasto wyludniło się w ostatnich latach. Liczba ludności spadła o 15 tysięcy. Rozmawiam z ludźmi, oni widzą swoje perspektywy za granicą, tak? Za granicą województwa, często Warszawy, ale również za granicą naszego kraju. I tak kluczową sprawą jest wprowadzenie czegoś, jakiegoś systemu zachęt, żeby ci młodzi ludzie zostawali w Gdyni, żeby przyciągnąć z powrotem tych młodych mieszkańców Gdyni do Gdyni, żeby przyciągnąć tutaj przedsiębiorców. Dlatego mam pytanie do pana Zygmunta. Co samorządy chce zrobić? W jaki sposób chce przyciągnąć tych młodych ludzi Gdyniach, którzy tu mieszkali i przedsiębiorców do Gdyni, żeby tutaj była dobrze płatna praca, żeby Gdynia rozwijała się tak dynamicznie jak w latach 90. To jest oczywiście bardzo trudne zadanie, natomiast to jest kilka razy, tak? Tą liczbę ludności, której pan Jacek podaje, to się w prosty sposób, tak? Ile osób w tym mieście? A jestem przekonany, że i wasze koronie są osoby, które w ciągu ostatnich kilku lat na przykład przyniosły się do gminy Szczemów, tak? Do Kosakowa, do Mostów, do miejscowości sąsiadujących z Gdynią. To już, tak powiem, jest możliwość dużo, tak powiem, tańszych. Tańszy sposób. Dlaczego tańszy?
strony jest widoczna prawda, że w większych miastach centry nieruchomości są wyższe niż w miejscowościach jego pokolejącej. Panie Jacku, ja proponuję panu odpowiedzieć, niech pan najpierw posłucha, a potem może pan sobie dalej komentować. I to oczywiście jest problem wielki. Popatrzcie na Wrocław, tak? Wrocław jest potencjalny jako świetne, super miasto, być może nawet najlepiej zarządzane w Polsce, a potężny problem, że bardzo wiele osób będąc funkcjonalnymi Wrocławianami, to przyjeżdża do liceum, bo nie pójdą do liceum w jakiejś malutkiej wiosce koło Wrocławia, tylko do najlepszego liceum, do gimnazjum, do Wrocławia przyjeżdżają, do tutaj, jeżdżą tramwajami, autobusami, mieszkają w tych małych gminach po podach Wrocławia, oczywiście tam robią z tego widzenie, tam jest budowany dom. We Wrocławiu był ostatnio taki pomysł, żeby ludzie dokumentowali, że są w Wrocławiu, jeśli chcą, żeby ich dziecko przyjęto do przedszkola, tak? Żeby nie było tak, że ktoś wyprowadzi się z Wrocławia, podatki płaci gdzie indziej, a powie, a teraz oczekuje wszystkiego. Czyli pierwszy taki krok to jest budynia zamku, tak? Zbrojenie, ten telefon, przygotowywanie, tam teraz jest najwięcej budynia czy osiedla. I to jest alternatywa dla osób, tak? Czy mieszkać w Berlinie, czy mieszkać na Wiśni. Ceny podobne, jeśli nie wyższe, ale infrastruktura przygotowana. W Pojanie niestety będzie trzeba sobie wszystko samym zrobić. To jest pierwszy krok, który samorząd może robić. To tyle w takim razie z naszej strony to miejsce. Przechodzimy do pytań od was. Pytać o kandydata, którego chcecie, a o wszystkich i pytać się o to, co chcecie. Ja mam pytanie, czy radni mają zamiar coś zrobić z najbardziej oszukującą gminę rzeczą, czyli z plakatami wyborczymi. Jeden z kandydatów nie posprzątał swoich plakatów w terminie, a ja dostałem mandat 1800 zł, który chciałem zapłacić na prywatnie 10. Warto po sobie posprzątać, to jest pierwsza. Druga sprawa, też rozmawiamy sobie z kolegami. Dużo oddałbym za pomysł, żeby w tej nie trzeba było wierzyć tych plakatów wyborczych. Naprawdę. Nie frustruje, że trochę naszym pomysłem jest konkurs piękności. W konkursie piękności nie ma szans, tak? Taka jest moja podróba do tej sytuacji. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali, dyskutowali, natomiast większość ludzi na radnych tylko z plakatów, tak? Bo ja już znam tego, człowieka i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to zrobić, żeby to nie były plakaty, to myślę, że każdy z nas nie wie siebie. Ja zrozumiałem się mocno za Romaną, bo trzeba pokonywać moje wysokości, płacić na 6 metrów i wiesz, jak jeszcze dodatkowo patrzeć na swoją zbiorową ekonomikę, to jest strasznie. Chyba odróżnienia to znaczy, nasza gminia odróżnienia od tutaj podobnie szanownych. Nie mamy plakatu, więc nie mamy problemu. Naprawdę nie ma takiego obowiązku. Oczywiście ciężko dotrzeć do świadomości publicznej, że istniejemy w ogóle. Ale nie mamy takich problemów, więc nie zaświęcamy. Może będziemy mieli jakieś inne materiały. Więc może jakbyśmy się umówili, to może tych plakatów będzie w ogóle. Dziękuję. Zapewne zauważyliście, że w moich plakatów Jacek Jarożyńskiego, a kandydata radnego i reprezentanta miasta nie znajdziecie oczywiście. To jest takie celowe element kampanii. Jeśli odczucia większości tutaj siedzących są takie jak moje przepytania przed kampanią, to wnoszę, że pogada kampania i próba reklamowania kandydatów do samorządu jak wielkie magazyny po prostu się przeżyła. Łatwiej i prościej spotykać się z ludźmi i debatować taką kontencję w życiu, w kontekście poczucia serca w całym mieście. Tylko nieliczne plakaty, nieliczne liderów tutaj po prostu działki właśnie w mojej stronie z Tautem. Do jego plakaty znajdziecie na nielicznych grupach, są naprawdę śladowe ilości. To jest szkoda tych, którzy uważają, że nie ma plakatu, nie ma tej twarzy i szyldu formacji przeszkody wyborczego, to tak jak to nie było. Ja namawiam wszystkich swoich współpracowników, kandydatów do tego, żeby korzystali z formy przekazu elektronicznego i może się nie wykażą na jakieś tam programy, ewentualnie jeszcze nie jest telefonem do odpowiedzi.
jeśli po wyborach na zdjęcie, to tam nie ma dyskusji, takie sprawy, jak każdy będzie oczywiście ściągał. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na inny to, jakiś czas temu, po prostu na latach 90. na zrobienie skutecznej kampanii w sprawie samorządowej wystarczyło kilkaset złotych do przyjaciół, a jak ktoś miał dostęp do celu gdzieś tam pracy na rezydentach, tak? Wysłuchał plakatów, zrobił klejek na mąkę, szedł lepiej pożar. Było to oczywiście straszne święcenie, prawda, tragiczne i tak dalej. To ciekawe, różne tam festiwale wróżby i powroty do dziś już tak nie śmieciły, ja tylko plakaty na tym politycznym. Gdyby zostało to znajomo narzucone, nie ma wreszcie takich zdjęć, skutecznie można wyleczyć na mąkę, teraz trzeba wierzać wpływ. To już jest koszt idący powiedzmy w tysiące złotych, tak? To nadal jeszcze jest koszt, który przeciętny człowiek jako w miarę zarabiający, po prostu żyjąc w średnim przez 4 lata, jest w stanie uzbierać. I to jest sytuacja.